Dzień dobry Państwu. Dzisiaj z nami, uwaga, uwaga, piękne słowo, no bo piękna kobieta, koryfejka baletu Opery Bałtyckiej, Elżbieta Czajkowska-Kłos. Witam serdecznie. Elu, koryfejka, czyli kto? W balecie mamy podział w zespole baletowym na tancerzy solistów, tancerzy koryfei i na tancerzy zespołu. I ja akurat się znajduję w tym środkowym przedziale. Czy trzeba wiedzieć, że jesteś koryfejką, żeby czerpać przyjemność z oglądania spektaklu baletowego? Czyli mówiąc krótko, czy my, widzowie, musimy być przygotowani do odbioru spektaklu baletowego, czy idziemy na spontan? Znaczy ja ze swojego punktu widzenia powiem, jak sama też chodzę na spektakle. Na pewno nie trzeba wiedzieć, kto to jest koryfej, kto to jest solista, bo to akurat nie jest może tak przydatne, jak przygotowanie merytoryczne do spektaklu. Ja na przykład idąc na spektakl, zakupuję sobie program, czy wcześniej się przygotowuję do danego spektaklu, żeby się dowiedzieć. Jeśli to są klasyczne spektakle, jest bardzo łatwa możliwość przeczytania libretta, a jeśli nie mamy takiej możliwości wcześniej, to po prostu zakupujemy program. Czasami lubię zajrzeć do Was na salę prób baletu i patrzę, robią mi się wielkie oczy, nad jakimi detalami pracujecie, tymi detalami, co mają te francuskie nazwy. Czy Wy macie świadomość tego, że większość z nas widzów i tak tego nie jest w stanie dostrzec, docenić? Znaczy ja wiem o tym, że widz, laik tak naprawdę nie jest w stanie wyłapać naszych błędów technicznych, ale ta nasza jakość, którą trenujemy na co dzień, ona podkreśla tą wysoką sztukę, że to nie każdy może zatańczyć. To jest bardzo trudny zawód i właśnie te detale są bardzo istotne. To nie tylko detale techniczne, dla mnie najważniejsze jest wykreowanie roli. I to jest dla mnie ta tajemnica, że jak publiczność przychodzi, ktoś ogląda spektakl, to albo wchodzi w to, bo ktoś potrafi wykreować rolę, nie tylko zatańczyć, wykonać dane pas, które choreograf zaproponował, tylko stworzyć rolę. I to jest ta trudność, na którą my też pracujemy, nie tylko na sali, ale również mentalnie w domu się przygotowujemy do tego. Elu, a co widać ze sceny? Czy widzicie nas widzów? Nie, nie widać. To jest, po pierwsze widzimy taką czarną jakby pustkę, ale z drugiej strony my się nie skupiamy na tym. My nie patrzymy, nie wypatrujemy, przynajmniej ja. Nie szukam widzów, nie szukam odbioru takiego face to face z nimi. Jak wychodzisz na scenę, to się po prostu wyłączasz. Jesteś w roli, musisz ją wykreować, stworzyć, ponieważ widz wyłapuje takie rzeczy, jak jesteś nienaturalny, ktoś udaje. Więc wychodząc na scenę, absolutnie nie skupiam się na tym, co mam przed sobą. Dopiero ten kontakt z widzem widzę na końcu, w trakcie ukłonu i wtedy jest też rozświetlona publiczność. Więc w tym momencie możemy mieć taki bliższy kontakt. Czasami są takie spektakle, przy których oczekujemy tej reakcji widowni, publiczności. Reakcji w sensie oklaskiwania nas. To jest taki moment, kiedy my czujemy, że po pierwsze, jeszcze bardziej, że oni tam są, oprócz chrząkania, które słyszymy czasami w trakcie spektaklu w ciszy. Ale to jest jedyny moment, który byśmy chcieli, to właśnie ten moment reakcji takiej, że to nas motywuje do dalszego działania, do kontynuowania spektaklu i to jest miłe, że my jednak mamy to podbicie, że oni tam są. Wróćmy do tego momentu, o którym mówiłaś, że w końcu nas widzicie, czyli końcowe ukłony. Czy zauważyłaś, żebyśmy my, widzowie, się jakoś zmieniali na przestrzeni lat? Nie jesteśmy w stanie tak rozpoznać widowni i na przestrzeni lat nawet ocenić, czy ona się zmienia, czy nie.
bardziej widownia jest, zmienia się pod wpływem repertuaru, który przedstawiamy, to na pewno. Moim zdaniem widownia przychodzi na dany repertuar. Jeśli na przykład na dany spektakl, każdy ma prawo wyboru, czy przychodzi na operę. Na operę przychodzą inna widownia, na balety też przychodzi. To są indywidualne wybory widzów. Więc pod tym kątem. Pytam cię o to, bo na przykład mam takie wrażenie, że kiedyś publiczność na przykład nie była tak skora do entuzjastycznych reakcji. Obecnie rzadko kiedy zdarza się spektakl, żeby publiczność nie wstawała do standing ovation. Kiedyś standing ovation to była rzadkość. Zgadza się, właśnie to jest to, a propos, o czym rozmawialiśmy wcześniej, reakcji widowni w trakcie spektaklu. My czasami sobie myślimy, oj, widownia jest jakby nieaktywna, martwa, tak potocznie mówiąc. A później na koniec przy ukłonach okazuje się, że entuzjastycznie nas przyjęli, właśnie są owacje na stojąco. I to się zdarza nie od jakiegoś okresu ostatniego. To jest takie sytuacje zdarzały się podczas mojej już długoletniej pracy bardzo często, więc taki aplauz na stojąco jest już dość długim zjawiskiem. Czyli co, obserwowanym przeze mnie. Wydaje ci się, że jest taka kumulacja energii i jej wyładowanie następuje na końcu. Tak, tak. To jest w ogóle taka nasza widownia gdańska jest dość specyficzna pod tym kątem. Ona jest jakby wpadała w taki trans, nie chciała nam przerywać w trakcie spektaklu. I dopiero na koniec te emocje wybuchają pozytywne. Ja mam nadzieję, że już niedługo będzie okazja do tych wybuchów emocji. Ja również. Już wróćmy do teatru. Ty już wróciłaś do teatru, chyba opera od kilku dni. Tak, my już drugi próbuję, tydzień pracujemy. Zgodnie z... pracujemy indywidualnie, mamy udostępnione sale, jest grafik, do którego jesteśmy dopasowywani, żeby wszystko było tak, jak należy przez ministerstwo. Wszystkie obostrzenia są zachowane, także pracujemy indywidualnie nad formą, żeby jak najszybciej być w gotowości i wrócić do pracy. Ale nie tańczycie w maseczkach? Nie. Nie jesteśmy w małych grupach podzieleni, także nie ma potrzeby aż w ten sposób. Zobaczymy, co będzie dalej, jeśli skumulują nas większą ilość osób na sali. Możliwe, że będziemy musieli w maseczkach, tak jak w innych teatrach ćwiczą w maseczkach. Koniecznie róbcie zdjęcia, bo to będzie ciekawy, niepowtarzalny widok. Panie i panowie, naszym gościem dzisiaj była Elżbieta Czajkowska-Kłos. Elu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia w Operze Bałtyckiej. Ja również dziękuję bardzo.